Czas na spotkanie z gościem Radia 5, bowiem akcja Krzyś zbliża się wielkimi krokami. W naszym studio ksiądz Lechuba, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, panie doktorze, szczęść Boże, dzień dobry wszyscy słuchający tegoż programu Radia 5. Proszę państwa, drodzy radiosłuchacze, przede wszystkim zwróćmy uwagę na dzisiejszą datę, a jest to 22 lipca, data, która ma w sobie bardzo ważną, ale też bardzo tragiczną i bolesną historię, no ale przede wszystkim jest to e, wspomnienie świętej Marii Magdaleny, a więc imieniny obchodzą panie, czy Maria, czy Magdalena. Kłaniam się dzisiejszym solenizantkom bardzo nisko, bardzo serdecznie pozdrawiam, wszystkiego najlepszego, żebyście były zdrowe, kochane, e, piękne i zawsze, zawsze spełnione, jako kobiety, jako matki, jako narzeczone, jako żony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, proszę Państwa, ta dzisiejsza data, jak powiedziałam, to ten wymiar historyczny, a więc 22 lipca PKWN, rok 1944, prawda, a oczywiście jest to święto komunistyczne, było to święto komunistyczne, e, starsze osoby pamiętają e, tego rodzaju tego rodzaju datę, e, która była w swoim czasie bardzo czczona do tego stopnia, że były ulica, w Sławkach była ulica 22 lipca, czy dzisiejsza ulica Chłodna, ale to tak tylko przy okazji, panie detektorze, szanowni państwo, pan wspomniał, że zbliża się wielkimi krokami akcja krzyż bezpieczna podróż. Nie już ta akcja się zbliżyła bowiem wczoraj, tak, uwaga, wczoraj e, w naszym. Kochanym kraju w Polsce rozpoczął się 20 Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. On będzie trwał do następnej niedzieli. Zobaczmy, 20 tydzień, a więc już 20 lat tego rodzaju akcja ma miejsce. I to jest właśnie akcja, która owszem przebiega pod kątem, pod patronatem Świętego Krzysztofa, ale jest to akcja, która ma wymiar typowo misyjny. Właśnie z racji święcenia pojazdów. Owszem, główny cel to święcenie pojazdów, ale z racji święcenia pojazdów są właśnie wspomagane misje, albo misjonarze. Dokładnie e, wspomagana jest taka właśnie organizacja Miwa Polska, gdzie właśnie e, polscy misjonarze czekają owszem na naszą modlitwę, ale czekają też na nasze serce, na nasz grosz ofiarny. Dlatego też proszę Państwa, tutaj pozdrawiam księdza biskupa naszego diecjalnego, który jest szefem właśnie Komisji Episkopatu Polski do spraw misji i który właśnie na ten czas kieruje słowo, słowo, e, które brzmi komunikat przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw misji biskupa Jerzego Mazur. Na 20 Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Każda akcja ma, proszę Państwa, jakieś hasło, jakieś przesłanie, i ta akcja też ma takie przesłanie, a to przesłanie brzmi następująco. Ochrzczyni i posłani niesiemy Chrystusa. Zobaczmy, my jako ludzie wierzący, prawda? Bo sporo Świętych Krzysztof, to oczywiście trzeba być człowiekiem wierzącym. Więc my jako jesteśmy ochrzczyni, jesteśmy też posłani, żeby nieść Chrystusa, tak jak Święty Krzysztof niósł tego Chrystusa. W jaki sposób mamy nieść Chrystusa w kontekście właśnie tego tygodnia, który rozpoczęliśmy, oczywiście, e, niesiemy tego Chrystusa. Poprzez to, że zachowujemy przepisy, szanujemy prawo Boże, szanujemy prawo ludzkie. W ten sposób szanujemy życie i zdrowie ludzkie. W ten sposób szanujemy, proszę Państwa, to wszystko, co pochodzi od Boga. Więc to właśnie przesłanie jest, że tak powiem, bardzo aktualnym przesłaniem i bardzo, bardzo ważnym przesłaniem. Jesteśmy tymi, którzy jesteśmy posłani i którzy mamy nieść Chrystusa poprzez właśnie. Choćby to, że zachowujemy przepisy, poprzez to, że szanujemy właśnie przepisy, poprzez to, że jesteśmy zawsze przygotowani do podróży, że nigdy nie idziemy z marszu, nigdy nie siadamy za kierownicę, proszę Państwa, wczorajsi tak zwani, po alkoholu, po spożyciu alkoholu, e, nigdy nie siadamy za kierownicę e, wtedy, kiedy jesteśmy niewyspani albo kiedy nie mamy pewności, że samochód jest sprawny. To jest wszystko bardzo ważne, żeby było bezpieczne, żeby było to wszystko, że tak powiem, e, takie, jakie być powinno, to musi być to wszystko ważne. Że tak powiem, najpierw przemudlone, przygotowane, a potem dopiero, dopiero ciąg dalszy, ciąg dalszy właśnie tego, co zamierzamy robić. Poza tym, kochani, przez cały tydzień są święcone pojazdy w parafiach i z tej racji są zbierane datki przy święceniu pojazdów. To jest tak zwany jeden grosz za jeden przebyty kilometr. Taka jest możliwość i potem właśnie takie, takie datki są przekazywane do Miwa Polska. Wiemy o tym, że jeżeli chodzi o naszą diecezję, to jesteśmy, czy tak powiem, dosyć dobrzy, jeżeli chodzi o tego rodzaju ofiarność. Jesteśmy może nie w czołówce, ale jesteśmy w pierwszej, że tak powiem, tej, tej dziesiątce, gdzie właśnie te datki są, że tak powiem, konsumowane w sposób taki, że są przekazywane na różnego rodzaju środki transportu, a zwłaszcza, a zwłaszcza dla samochody. Kochani, no właśnie w każdej parafii odbywa się tego rodzaju uroczystość, czy w niedzielę, czy w ciągu tygodnia, czy, czy właśnie w Dniu Świętego Krzysztofa. Jeżeli chodzi o naszą parafię, o parafię Świętego Krzyża, wrócę, o parafię Świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach, to my mamy już po raz 17, e, tak zwany właśnie festyn Akcja Krzyż Bezpieczna Podróż. I ta właśnie Akcja Krzyż, jak powiedziałem, odbywa się już po raz 16 i też ma swoje takie przesłanie, taki podtytuł, czy takie podhasło: Nie zabijaj, bądź trzeźwy. Zobaczmy, zwracamy uwagę na coś, co jest bardzo ważne, co jest zawsze aktualne. My słyszymy, jak wiele nieszczęść się dzieje właśnie dlatego, że e, jesteśmy. Płytwym alkoholu, że ryzykujemy, że uważamy, że udało nam się wczoraj, przedwczoraj, to, to na pewno nam się dzisiaj uda. Proszę Państwa, nosił wilka ze kilka przy taki czas, że ponieśli wilka, także nie wolno ryzykować w tym, w tym temacie. Zawsze musimy być przygotowani, nie zabijaj bądź trzeźwy są to mocne słowa, ale słowa, które trzeba naprawdę sobie głęboko wziąć do serca. Słyszymy o akcjach policyjnych właśnie, jakaś tam część jest oczywiście wyłapywana. Są to mężczyźni, są to kobiety, są tam nieraz dzieci, niepełnoletnie, niepełnoletnie że tak powiem kierowcy, którzy nie zawsze mają prawo jazdy jeszcze, więc to jest okazja do takiego rachunku sumienia, takiego remanentu. Jakim jestem kierowcą? Jakim jestem człowiekiem, który właśnie siada za kierownicę po to, żeby podróżować, po to, żeby dotrzeć do celu i żeby nie przeszkadzać innym w dotarciu do celu. E, przepisy, proszę Państwa, nie są po to, żeby je łamać, jak to niektórzy mówią, ale żeby je zachować. Jeżeli my przepisy łamiemy, źle jest z nami. Nie siadajmy wtedy za kierownicę. Zastanów się, chłopie, zastanów się, kobieto, jeżeli bierzesz za to tak zwaną fajerę jeżeli czujesz się nieprzygotowany albo chcesz ryzykować, chcesz się popisywać, bo do gaz do dechy, nie rób tego, naprawdę, proszę Ciebie, nie rób tego, bo może to się skończyć, e, może to się skończyć bardzo źle. Bardzo źle. Bądź trzeźwy Bądź przezorny, bądź ostrożny, bądź odpowiedzialny. Kochani, jeżeli chodzi właśnie o akcję krzyż naszej parafii, to oczywiście po każdym przy świętej jest święcenie pojazdów, po każdej przy świętej też będzie można wrzucić datek właśnie ten jeden grosz za jeden szczęśliwy przejechany kilometr będzie można też oddać krew od godziny 8 do godziny 14. Będzie po raz kolejny. stał, tak, proszę? Po raz kolejny. Po raz kolejny oczywiście zawsze, czy to akcja Krzyż, czy to e, Suwalski Kaziuk, jest zawsze e, właśnie krwiobóz, który czeka e, i, i który właśnie też ma co robić, bo zawsze te kilkadziesiąt osób się pojawia. Szczególna prośba do młodych ludzi, żeby e, tutaj nie żałowali tego daru. Jeżeli ktoś jest zdrowy, jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, jeżeli ktoś może, bardzo proszę. Najbliższa niedziela między godziną 8 a godziną 15 możesz oddać krew. Poza tym, proszę Państwa, grochówka Krzysztofowa, tak jak na Kaziuki, gruchówka Kaziukowa. Tu no na Lepsza. Czy najlepsza, to panie redaktorze, trzeba przyjść i sprawdzić. Właśnie ta grochówka Krzysztofowa od godziny 11 będzie wydawana. Zapraszam parafian, zapraszam gości, turystów. Bezpłatna jest to właśnie, że tak powiem, konsumpcja. Będzie też smaczny chlebek. To wszystko. Po to, żeby też uświetnić tego rodzaju akcje, tego rodzaju festyn i żeby też nadać taki wymiar praktyczny. Nie róbcie pani obiadu w domu, powiecie swoim mężom czy, czy dzieciom, przyjdzie tak jak każdego roku ponad tysiąc do półtora tysiąca wydajemy takich gruchówek. Myślę, że w tym roku to samo się stanie. Poza tym, kochani, też będzie można zmierzyć poziom cukru, będzie można zmierzyć ciśnienie. Będą też różnego rodzaju pokazy, takie, takie właśnie rzeczy, które będą uczyły nas, jak na przykład udzielić. udzielić pomocy człowiekowi, który na przykład zemdleje albo który uległ wypadkowi. Będą właśnie sanit będą sanitariusze, czy będzie służba zdrowia, czy będą jacyś tam inni w tym temacie e, ludzie do tego przygotowani i będzie można popatrzeć, będzie można posłuchać, będzie można obejrzeć. No i oczywiście różnego rodzaju inne takie, że tak powiem e, lekcje, które będą miały wymiar zabawy, ale tej zabawy, która będzie miała charakter dydaktyczny, ucząc bawić i czasem odwrotnie, bawiąc uczyć, prawda? W tym wypadku, żeby też trochę się pośmiać, żeby trochę e, pożartować, ale żeby z tego wyciągnąć wnioski, żeby właśnie ta zabawa nie poszła na marne, bo wtedy, jak my się bawimy, to łatwiej wchodzi do naszego umysłu, łatwiej jesteśmy przekonywani do tego, prawda? Bo jeżeli my jesteśmy troszeczkę, że tak powiem, poważnie do tego nastawieni, to człowiek trochę tak się, trochę tak się, że tak powiem, nieco, nieco buntuje. Także proszę Państwa, niech ten tydzień, dwudziesty tydzień Akcja Krzyż, e, czy 20 tydzień świętego Krzysztofa naszej ojczyźnie, e, niech będzie takim wielkim remanentem, a jednocześnie taką e, wielką, wielką, że tak powiem, e, motywacją do tego, żeby zastanowić się, jakim jestem kierowcą, e, jakim jestem użytkownikiem drogi. Niekoniecznie kierowca, ale też użytkiem, użytkownikiem drogi w sensie chodnika, czy, czy w sensie hulajnogi, czy w sensie roweru, prawda, hulainogi, kto jedzie rowerem, to jest rowerzysta, prawda? A kto jedzie hulajnogą, to co? Hulajnoga czy hulajnożysta, prawda? Wiemy o tym, że to staje się modne ostatnio, prawda? Więc wszyscy musimy uważać i wiemy o tym, że z tego powodu też zdarzały się nieszczęścia. Piesi też muszę być trzeźwi, proszę Państwa, to nie znaczy, że ja mam być za kierownicą jako człowiek trzeźwy. Ja mam na ulicy być człowiekiem trzeźwym, mogę ponieciewemu, że tak powiem, wejść nie widzę światła, albo to światło mi się rozmazuje i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko, wszystko, proszę Państwa, bardzo ważne. I też, Panie Redaktorze, jeszcze jedno takie poskryptum. Zbliża się miesiąc sierpień, miesiąc sierpień to jest miesiąc trzeźwości. Proszę Państwa, jak każdego roku pielgrzymka trzeźwościowa do studenicznej z naszej diecezji, taka pielgrzymka będzie miała miejsce 10 sierpnia. Jeżeli chodzi o, o organizacją, to jako odpowiedzialny za trzeźwość w naszym dekanacie, e, wiesz, taka, taki wyjazd będzie organizowany o godzinie dziewiątej, dosłownie jest to wyjazd bezpłatny, e, dzięki pomocy Urzędu Miasta. E, bardzo serdecznie dziękuję przy okazji i zapraszam, jeżeli ktoś chciałby, proszę zgłosić się do świętego Kazimierza Królewicza, e, żeby wziąć udział właśnie tego rodzaju pielgrzymce trzeźwościowej. Zobaczmy, e, ta pielgrzymka trzeźwościowa e, też w jakiś sposób łączy się z hasłem w naszej parafii, nie zabijaj, bądź trzeźwy. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Przypomnijmy, moim oraz Państwa gościem był ksiądz Lechuba, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w suwałkach. Szczęść bardzo Boże bardzo i bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwej podróży.